Czas na opowieść z naszej książki Kubusiowe opowieści o przyjaźni. Wszystko wydarzyło się tutaj, w stuwiekowym lesie. Witajcie. Chcecie spotkać się z Kubusiem i jego przyjaciółmi? Dzisiejsza opowieść nosi tytuł Nowa zabawka maleństwa. O, maleństwo ma dziś nową zabawkę. Zobaczmy, co u niego słychać. Gotowi? Maleństwo bawiło się w piaskownicy. O! Zauważyło wspaniałą zabawkę. Patyk! I to idealny. Doskonały do rysowania na piasku. Ha! Zaraz pokażę mamie! Wykrzyknęło. I pobiegło. Kangurzyca mieszała coś w garnku. Mam nową zabawkę! Krzyknęło maleństwo. Najlepszą do rysowania! Najlepszą do przeniesienia tego garnka, powiedziała kangurzyca. Dziękuję, że pożyczyłeś mi swój patyk. Maleństwo lubiło pożyczać, ale chciało, żeby mama zauważyła, że chociaż patyk mógł się przydać do przesuwania garnków, to najlepszy był do rysowania. Maleństwo poszło do Kubusia. Próbuję podrapać swędzenie, rzekł Kubuś. Mam tu coś fajnego, rzekło maleństwo, pokazując Kubusiowi swoją nową zabawkę. Najlepszy do rysowania. Kubuś się ożywił. Najlepszy, tak. Mogę go pożyczyć? Jasne, powiedziało maleństwo. Najlepiej jest... Ale Kubuś już go nie słuchał. Patykiem drapał swędzące miejsce. Maleństwo westchnęło. Kubuś, podobnie jak kangurzyca, nie zobaczył, jaki ten patyk jest wspaniały do rysowania. I tak samo było z prosiaczkiem. Użył nowej zabawki maleństwa do sprzątnięcia liści, których nie mogła dosięgnąć jego miodła. Dziękuję, że pożyczyłeś mi swój patyk, maleństwo, rzekł prosiaczek. Maleństwo lubiło się dzielić, ale chciało, żeby ktoś zobaczył, jak świetnie się tym nowym patykiem rysuje. Poszło do królika, który pracował w ogrodzie. Pokazało patyk. Odpocznij, wypróbuj nową zabawkę. Jest świetna do rysowania. Mogę? Zapytał królik. Potem wziął patyk i dokładnie go obejrzał. I ustawił pionowo. Tak, świetny, oświadczył. Maleństwo czekało, co królik narysuje. Ale nagle królik wbił jego patyk głęboko w ziemię. To patrz, kto tu rządzi, rzekł królik. Widzisz? Ogromna rzepa wyskoczyła z dołka, który królik wykopał nową zabawką. Dzięki za patyk, maleństwo, rzekł. Nikt nie sprawdził, jak świetny jest to patyk do rysowania. Maleństwo poszło do kłapouchego, który patrzył na dziurę w dachu. Co robisz? Zapytało maleństwo. Odbudowuję mój dom, westchnął kłapouchy. A co ty robisz? Maleństwo też westchnęło. Pożyczam nową zabawkę, ale każdy robi z nią co chce. Nie to, co ja bym chciał. Żeby nią rysowali, powiedziało. Kłapouchy skinął posępnie. Przyjaciele mogą tacy być, zwłaszcza jeśli chodzi o dobry, mocny kij. Użyją go do wszystkiego. Do gry w patyczki, jako wędzisko. Chyba dobry patyk można wykorzystać na wiele sposobów, powiedziało maleństwo. Teraz widzę dobry sposób. Umoczyło oba końce nowej zabawki w błocie na brzegu strumienia. Patyk był na tyle lekki, że utrzymał się na dachu domku kłapouchego. Kłapouchy się dziwił. Myślałem, że to była twoja zabawka do rysowania. Była, rzekło maleństwo, ale jeszcze bardziej lubię ją pożyczać. Maleństwo pomachało i poszło szukać patyków, żeby wystarczyło dla wszystkich przyjaciół. Jak miło. Maleństwo wreszcie lubi się dzielić. O, słyszycie? W naszym lesie kładą się już chyba spać. Dzień powoli kończy się na odpoczynek czas. Jednak jeszcze parę spraw przed spaniem czeka nas.
Najpierw więc piżamę w łóżce, w której lubisz spać. I dokładnie zęby myj, bo warto o nie dbać. Książki i zabawki znów na miejscu mają stać. Przytul się i buzi daj, potem już się kładź. Śpi tak jak miś ten śpi i od banku miodu śni. To słodki smak, tak, tak. Śpi tak jak miś ten śpi. O rety, myśl, myśl, myśl. Sprawdźmy po kolei wszystko z listą. Jesteśmy w piżamkach? Tak. Zęby umyte? Tak. Bajka przeczytana? Tak. Zabawki opatulone? Tak. To czego nie mamy? O, tak. Buziaka od mamy. Śpi tak jak miś ten śpi i od banku miodu śni. To słodki smak, tak, tak. Śpi tak jak miś ten śpi. 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 Dobranoc dzieci, już księżyc świeci. Wersja polska, SDI Media Polska. Reżyseria Joanna Węgrzynowska-Cybińska. Wystąpili Paweł Ciołkosz oraz Zosia Modej i Kaj Tomicki.